Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem, czy z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, chciałam Wam pokazać, jak można ustalić wartość początkową lokaty bankowej, jeśli wiemy, jaka była ustalona już kwota na końcu. Jeżeli wiemy oczywiście, jaki był okres trwania tej lokaty bankowej, jakie było oprocentowanie i wiemy, że kapitalizacja w tym konkretnym zadaniu była półroczna. Jeżeli z treści zadania, po pierwsze wyłapiemy, że jest to lokata bankowa, trzeba na to uważać. Prawdopodobnie Wasz wykładowca, ćwiczeniowiec będzie wymagał uwzględnienia podatku dochodowego w wysokości 19%, bo lokata bankowa generuje przychody, a dokładniej zyski finansowe i wymaga tego prawo uwzględniania podatku dochodowego z tego tytułu. A więc wypisujemy w tym zadaniu wszystko, co się da. Jak wiemy, wartość przyszła naszej lokaty bankowej wraz z odsetkami ma wynosić 1200. Wiemy, że kapitalizacja ma charakter półroczny, a więc stopę roczną na poziomie 6% trzeba będzie podzielić przez 2, żeby ona miała charakter półroczny. Tak samo musimy pod kapitalizację dostosować okres trwania tej lokaty. Jeżeli czas trwania lokaty w tym przypadku to 2 lata, to wiemy, że każdy rok zajmuje, czy trwa podczas jego, są 2 półrocza, a więc łącznie w okresie trwania tej lokaty mamy łącznie 4 półrocza. To będą 4 okresy kapitalizacji, które są co pół roku. A więc jeżeli wiemy jeszcze dodatkowo, że stopa procentowa to 6% przykładowo i wzór, który znamy na wartość przyszłą, to PV przemnożone razy 1 plus R do potęgi N, to po podzieleniu tego elementu z nawiasem przez całe równanie powstaje nam wzór na PV. I widać wtedy, że PV to jest FV jako wartość przyszła podzielona przez 1 plus R przez N do potęgi N. A więc podstawiając do naszego wzoru, gdzie nie wiadomo ma być wartość początkowa, widzimy, że przez 1200 trzeba podzielić pewien mianownik. I w tym mianowniku mamy 1 plus. I co tam jest? Stopa procentowa 6% przemnożona przez 1 minus 0,19. Dlaczego te 0,19? Bo, jak mówiłam, mamy do czynienia z lokatą bankową, a w przypadku lokaty bankowej zarabiamy na niej. A więc osiągamy jakieś korzyści, zwane tutaj przychodami finansowymi, czy dokładniej zyskami finansowymi. I trzeba odprowadzić podatek od takiej lokaty bankowej. I jeżeli bank oferuje nam oprocentowanie nominalne 6%, no to można się oczywiście cieszyć, ale trzeba się liczyć z tym, że po odjęciu opodatkowania w wysokości 19% nasz kapitał będzie oprocentowany nie 6% w skali roku, a około 4,86% w skali roku. Kolejnym elementem jest tutaj ta dwójka. Ta dwójka wzięła się stąd, że stopę roczną, która wynosiła 6% oczywiście nominalnie, musimy podzielić przez 2. Wówczas w tym momencie możemy zobaczyć, że po podzieleniu przez 2 będziemy mieć stopę już w stosunku półrocznym. Podniesione to wszystko jest do potęgi czwartej, ponieważ tyle będzie okresów kapitalizacji. Kapitalizacja jest półroczna, a więc mnie interesuje, ile będzie półroczy w okresie trwania lokaty. Jeżeli to wszystko ładnie poobliczymy na kalkulatorze, wiadomo, na początek to, co jest w nawiasie, czyli 0,81 mnożymy razy 0,06, dzielimy wynik przez 2, dodajemy do tego 1,
podnosimy do potęgi czwartej i na końcu 1200 dzielimy przez przed chwilą podzielony, czy tam otrzymany wynik. Wychodzi nam wynik około 1090 i 12 groszy. A więc zostaje nam tylko napisanie interpretacji, że na takiej lokacie zdeponowano 1000 zł, 90 też złotych i 12 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.